Dzień dobry, nazywam się Radek Rak. A ja Barbara Boreń-Rak. Na zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach w ramach 10. edycji Narodowego Czytania mamy przyjemność przeczytać dla Państwa fragment Moralności Pani Dulskiej, dokładnie 12. scenę z aktu pierwszego. Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłbyś trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja się lumpowałem za domem, a ty w domu. Jesteś niemożliwy. Jak kiedy? Cóż tak patrzysz na Hankę? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż to, nie kobieta? Zaręczam ci, że nawet bardzo. A co, wiesz już coś o tym? Co ci do tego? Myślałam, że masz gust wykwitniejszy. Głupia jesteś z tą swoją kołtuńską estetyką. A zresztą ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasaż. Tak, ale fortepianu nie. Moja droga, każda kobieta to fortepian. Tylko trzeba umieć grać. Ach, jaki ja śpiący. Czego ty po tych knajpach się włóczysz? A gdzież się będę włóczył? Gdzieś muszę. Ja na twoim miejscu starałabym się o jakąś znajomość solidną. No, tyle mężatek, co? Boże. Dziękuję. Mam dosyć kołtunerii w domu i w samym sobie. Dlaczego jesteś kołtunem? Bom się urodził po kołtuńsku, aniele. Bo w łonie matki już nim byłem. Bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym. Szarpie się, ciska, ale ja wiem, że to do czasu. Że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb. Że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę, no, Dulskim. Pradulskim, oberdulskim, że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich, będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek z dala od samobójców. I nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami i będę mówił dużo o Bogu. Z kultuństwa można się wyswobodzić. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machoń, jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piękno, pani, piętno, pani radczyni, piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się tak, że coś, ale co się wszystko z czasem zatłucze. Co tam. Wiesz co? Jesteś wcale... Dajże mnie spokój. Pasaże, moja droga, pasaże. A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś widział, jak ona się na nas popatrzyła, ja na twoim miejscu... Ja też, jak będę miał czas. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Jest zazdrosna. Będzie ci robić awantury. To by było kapitalne.